Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Cześć, witam w Muzotoku. Dzisiaj moim gościem jest Robert Gawliński, którego przedstawiać szerzej nie muszę. Cześć, Robercie. Jestem tak stary, że już nie trzeba mnie przedstawiać, co? Nie, wszyscy się znają po prostu, wiesz. Chciałem pomówić chwilę o płycie, która się tam okazała, czyli o waszym podsumowaniu swego rodzaju działalności. 26-lecie, jak ten czas leci. No co robić? No, to nie jest tak duże jeszcze, bez przesady. No. Biorąc pod uwagę, słuchaj, że pierwsze 26 lat życia przeżyłem w kompletnej nieświadomości, to drugie jest okej. Okay. No tak, a rozumiem, że ta mikstura waszych utworów miała jakiś cel, jeśli chodzi o ułożenie. Jakbyś powiedział tym, którzy nie znają tej płyty, a powinni ją znać. Pierwsza płyta to są lata 90. Czyli zbiór utworów znanych w tamtym czasie, wydaje mi się, Wilków. Czyli lata 90, czyli 91, 92, 93 i chyba 93 albo 4, już nie pamiętam, tam płyta, tak, Acousticos Rocku. Są takie ciekawe nawet, fajne rzeczy, bardziej na przykład, myślę, fanowskie nawet, jak takie dla wszystkich, no bo jest folkowy na przykład, to jest koncertowa wersja, jest moja baby wersja, którą zaśpiewali właściwie nasi fani w tamtym czasie. Cały utwór, my żeśmy grali, ja w ogóle na tym śmieszku. No jest parę takich fajnych rzeczy, oprócz tego, no wiadomo, jest Baśka, jest Urka, jest Hirajem, jest z tych nowszych. Nazwijmy to nowszych, co jest w słowie, prawda? No ale no, najnowszy jest, wiadomo, na krawędzi życia. No właśnie. To ciurkają, że to ostatnie. To jest jakiś zaczyn czegoś nowego. No chyba tak. No zobaczymy, wiesz, myślę, że fajna przygoda muzyczna z Kubą Galińskim. Fajnie to wyszło. Będziecie to ciągnąć? Czy... Spróbujemy chyba. Szczególnie, że jakoś tak udało nam się fajny taki system pracy wypracować, że tam chcemy po prostu spotykać się raz w tygodniu. Chcę rezerwować ten dzień po prostu tylko na robienie muzy. Później jakby już dopiero spotykam się na drugi tydzień, żeby te emocje i to wszystko stygło. I albo robimy następny numer, albo grzebiemy dalej w tym. Czyli już ustaliliście kalendarz. Tak, ten system pracy chyba nam obu odpowiada, bo jakby wiesz, ja nie jestem człowiekiem, który się spiesza, szczególnie już w tej chwili. I chciałbym wydać piękną płytę, a nie szybko. Kiedyś się robiło w czasach, kiedy zaczynałeś swoją pracę i jakby karierę, no to już pomijam koncertowanie i tak dalej, bo to wszyscy powtarzają, artyści, którzy wcześniej zaczęli niż teraz ostatnio, no. Że to było jakieś szaleństwo. No tak, no wiesz, grało się dużo, ale to my w latach 90. to już byliśmy pikuś w porównaniu z latami 80., gdzie właściwie to było jakby główne źródło dochodu artystów. I to zapotrzebowanie na nagranie koncertów było tak ogromne, że artyści grali w jednej hali, słuchaj, w dużym mieście czy małym miasteczku. Trzy koncerty pod rząd. Tak, powtarzają przez te. Ja się później pytam, ale to wiesz, ale to jest też pikuś, skoro i to pan wywiad taki. Jeszcze różne miasta. Tak, przy okazji nagrania ostatniej płyty był Mika Jagera i tam Bono śpiewał z między innymi. No tam wiadomo, no Lenny Kravitz tam. Fajny taki filmik jest i Bono Jagera zaprosił na obiad, czy odwrotnie, no jakoś tam się jedzą tam nawet i Bono mówi, słuchaj, jak ty mogłeś wyrobić w ogóle, że się nagrywa ile tych płyt rocznie? On mówi, no nie wiem, rekord to było 7. No trochę daleko już to było. Ja mówi, no ale jak to, graliście koncerty wtedy? No oczywiście, co przecież utwory powstawały tylko w międzyczasie, bo gdzieś tam w autokarze. Po drodze. I bo to jest niemożliwe. To w ogóle się nie uda. To mówi, nam by się już nie udało, my za słabi jesteśmy jacyś. Się śmiał, że wiadomo, ale jest coś w tym, że po prostu kiedyś się grało więcej.
prostu. W tej chwili my gramy gdzieś tak około 50-60 koncertów rocznie. Uważam, że to jest zdrowe i normalne. Jest ten power jeszcze? Jeśli chodzi o widownię? Wiesz co, no ludzie się dobrze bawią, wydaje mi się. My się też dobrze bawimy. Czyli w ogóle jakby jest, wiesz, okay. Wydaje mi się, że jest okej. Nie, no jest w porządku. No. To było najbardziej widać, wiesz, w zeszłym roku nawet, jak graliśmy na Woodstocku, że jednak to jest też dla mnie i miłe nawet w pewnym sensie, że jednak oczywiście lata 90, tak, no wszyscy tam pamiętali to, no tak naprawdę ludzie na Woodstocku te pół miliona ludzi. Myślę, że tak. Niewiele pamiętam jeszcze tych lat. Pamiętają, bawili się, śpiewali, ale tak naprawdę czekali na bis i chcieli górkę, wiesz, tam nie wiem, bohemę, temu, tak naprawdę to świetnie zażarło i my zeszliśmy ze sceny i przyszedł Jurek Owsiak, który wiadomo, że jest Bogiem. Festiwalu i będziemy to co jeszcze Baśkę zagrać. Tak, może nie, no a chodźcie, zagrajcie. No bo to faktycznie nie było co, wiesz, nie było co tam kombinować. No. Ludzie znają ten utwór, kochają ten utwór. No, powiem tak, no, wszyscy co wypiją sobie dwa piwa, nawet kurczę, jak słuchają w domu Joy Division, to też chętnie sobie poskaczą i potupią do Baśki i pośpiewają, wiesz, dziewczyna. Wiem też ten temat. No więc właśnie, no to tutaj to jest takie, wiesz, każdy ma, jak to dzisiaj padło z ust mojej małżonki, każdy ma swoje satisfaction. Wiesz, jak ja robiłem Baśkę, to ja się czułem wspaniale, z ogóle miałem super dzień. Monika przygotowywała jakąś kolację, otworzyliśmy wino, piliśmy sobie po kieliszeczku, próbowaliśmy co tam, wiesz jak to normalnie w kuchni ten, no i nie, ja miałem palantówkę, gitarę i po prostu sobie tam, wiesz, grałem, no i Monika, to zajebiste, poczekaj, to ja zapiszę. I Monika zapisywała, a ja z gitarą chodziłem, później już się przenieśli do ogrodu, jedliśmy sobie, wiesz, obiad, ale ja cały czas chodziłem wokół stołu, tam dziubałem coś, wiesz, i grałem na gitarze i tak powstał tekst później, że wybrałem właśnie najlepsze, no i już. I tak powstał mega hit. Tak powstał mega hit, tak, dokładnie. A ja raz jeszcze śpiewałaś, Baśkę. A myślę, że dużo bardzo. No, ale tak, wiesz. Kilkanaście tysięcy. Dużo. Ale na przykład jesteś... Nieraz szczególnie, że na początku, wiesz, przez pierwsze tam 5 lat to graliśmy chyba 2 razy tą Baśkę, no bo... Na bis ludzie chcieli. To w ogóle szczególny przypadek z taką Baśką, no ale to każdy gdzieś tam, wiesz, nie wiem, Kaja, wiesz, miała ten prawy golofer, i to jest cała Polska, wiesz, to były może ładniejsze nawet piosenki na tej płycie, z no ten prawy golofer, no jakoś dopadł, wiesz, jakoś trafił, bo to jest ten szerokość po prostu, wiesz, osiągnął, czyli że murarz, stolarz, rzeźbiarz, architekt, to oni wszyscy jakby tą Baśkę chętnie zanudzą i fajnie się zbudują. No bo oni mają też te swoje Baśki, te swoje Agnieszki. No i wiesz, bo ja tego w ogóle nie kalkulowałem, to jest też tak zabawne, że rzeczywiście to robi, zdaje się, jeszcze napęd tej piosence, że ona cały czas żyje. Mhm. O, zobacz, mówi, patrz, a to jest tam moja córka, no ja mówię, no fajnie, no właśnie, tam wiesz, jakieś podpisy, coś. A ona jest tam Ela. Ela całowała cudnie. No słuchajcie, Boże, co ty dziecku mówisz, chłopie? To wiesz, gość w moim wieku, nie? No ale czy tam trochę młody. No tak to bywa. Co jeszcze byś chciał zrobić? Co to nie zrobiłeś muzycznie oczywiście. Oprócz tego, co jakiś projekt, który by się wydawał fajny. To tak poziom, nie wiem, duet. Wolałbym od tego wszystkiego śliwkę w czekoladzie. Ale tak trzeba planować się nigdy taką planowałem. Jakieś marzenia takie muzyczne, tylko nie wiem, nie jakieś marzenia, wiesz co, na przykład chciałbym na przykład... Przyjemność. To no fajnie by było nagrać kupę z Mikami kolejną, bo to jest zawsze fajnie przygodę. Chciałbym nagrać kupę z synami. To jest takie marzenie. Myślę, że ta solówka by była z nimi. Hmm. Tak czy się. No to wiesz. Jakiś przydałby się na pewno sprawny, dobry pianista. Chciałbym trąbeczkę na przykład do takiej płyty, wiesz. Nawet już wiem kogo, bo bym chciał Żółta Gralaka, jak się zgodzi. A pianista?
a pianista, myślę, że nie wiem, albo Kuba by Wierniński zagrał, jeżeli by robił taką płytę, albo no wiesz, no jest paru wspaniałych pianistów polskich. To by było też bardzo ciekawe dla mnie takie doświadczenie zagrać, wiesz, z jakimś jazzmenem rasowym, czy nawet klasykiem, to być fajne. No to wiesz co, ja nie wiem, myślę, że pewnie musimy trzymać kciuki za ten, za to twoje marzenie, żeby się zrealizowało, bo to jest fajna rzecz. Chciałbym trochę tylko zobaczyć koncert DVD. Wiesz co, całej to się mi pewnie nie uda, bo jestem trochę za cienki w łóżku, ale mam ze trzy takie numery, powiedzmy, no jeden na pewno, za który dałbym, wiesz, się, że tak mówię, powiem, rock'n'rollowo posiąść, nie? Dałbym sobie coś uciąć. O, może to nie. Ale no okay, wierzę w tę kompozycję, krótko mówiąc. No dobrze, no wiesz, no, też o to chodzi, żeby swoje, na swoje postawić. Myślę właśnie, żebym to łączył tak właśnie, wiesz, jakieś takie... Jest taki twórca, artysta wspaniały, zresztą uwielbiam go, taki, można powiedzieć, mainstreamowy, czy jakiś, który gdzieś tam jest mi zawsze bliski. Koncertował w Polsce, co prawda nie przyjeżdżał z całym składem, ale... A nawet nie będę mówił kto, ale w każdym razie... Coś takiego, on dużo aranżuje właśnie też nasze, jakby swoją muzykę ubawia orkiestralnie. No to nie szczerze, będzie, te trzy takie numery, powiedzmy, na płycie by się znalazły, a reszta fajne, jakiś fortepian, wiesz, gitarka, jakieś miotełki, jazzowy bicik, w ogóle wiesz, to takie coś, taka trochę Tracy Chapman przemieszana z, może z Bruce'em Springsteenem, ale tym solowym, nie tak, wiesz, takim akustycznym. Czy no i jakim Gałnińskim. No może trochę Rufusa Wainwrighta będzie w tym wszystkim. No takie coś. No to brzmi nieźle. I jazzowa trąbka. No to co? Szalone. Życzę Ci w takim razie takiego projektu, żeby się udało zrealizować i będziemy kończyć powoli. Gościem programu Muzotoku, Robert Gałniński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy.